Cześć. No, dzisiaj będziemy wpuszczać krewetki z Sulawezji tutaj do akwarium kolodropowego. Stwierdziłem, że po porannej akcji ratunkowej Blue Lake Poso i Masapi Tiger tu wpadły do tego akwarium i normalnie się zachowują, nie latają. Co byłem zaskoczony, bo różnica pH tam było 7,1, 7,2 w tym akwarium przed restartem, a tu jest 7,9 do 8. Tak mniej więcej skacze. Ale fajnie sobie żyją, żerują. Myślę, że skoro nie padły, to im nie padną tutaj z taką filtracją i 2 tygodnie dłużej funkcjonuje akwarium. No i co mogę Wam powiedzieć? pH jest fajne. 7, 8, 9. Tutaj mamy sondę. Przewodność Wam pokażę. Pokażę, jak włączę. A jak włączę, to już Wam pokażę. Ok. No. 384. No, 384. Taką mamy tutaj przewodność. Woda jest kryształ, ale listeczek fajnie się rozkłada, więc będą miały co jeść krewetki. Jakie to są krewetki, to nagram w następnym filmiku. I może tyle na ten temat. Zobaczymy, co będzie. Pierwsze oblatujące krewetki już są w akwarium. No, trzymajcie kciuki. Łapa w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. No, do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.